Witam Państwa, wirtualne studio TVR, program Od Podzieka dla Rolnika, Robert Porowski. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Ze mną i z Państwa gośćmi dzisiaj są Rafał Raźny, szef Biura Kółek Rolniczych w Brukseli, były pracownik Komisji Europejskiej do spraw wdrażania prawa rolnego. Tak? Dzień dobry, tak. Radosław Zysnarski. Dobrze przeczytałem, panie Radosławie. Prezes Kółek Rolniczych w Legnicy. Przewodniczący Centrum Narodowego Młodych Rolników. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Z nami również jest pan Władysław Serafin, prezes Kółek i Organizacji Rolniczych. Witam, dzień dobry. Polityk, rolnik, od pana zaczynam, panie przewodniczący. No, studio polityk, w domu rolnik. W domu rolnik. Ale chyba jednak z przewagą uprawiania polityki, bo jest to i funkcja, i wybór świadomy, zatem tych rzeczy się nie da oddzielić. I dobrze jest, jak w swoich zawodach ludzie kreują pozycję polityczną i uczestniczą w stanowieniu prawa. Ja dzisiaj mam funkcję roszczeniową do tych, co są nade mną, władzy państwowej, a jednocześnie odpowiedzialność przed tymi, którzy mnie wybrali i powierzyli ten mandat w nasze ręce, organizacji, mnie, prezesowi. No, organizacja prawie milionowa jednak, jeżeli chodzi o nasze szeregi członkowskie kółek rolniczych. Przed spotkaniem z państwem wykonałem sondę. Wszyscy, którzy odpowiadali mi na pytanie, czy są kółka rolnicze, większość powiedziała, jakie kółka? Za matuszki komuny były kółka, teraz nie ma żadnych kółek. Zdziwiło mnie spotkanie młodych ludzi, którzy działają w kółkach. To prawda czy fałsz? Jak spojrzymy na kogo koła gospodyń, jak historię kółek mamy 152 lata, nikt tak długo nie żyje. Organizacja w ciągłym nurcie, czyli pokoleniowo odtwarzalna. I aktywne, czego przykładem jest chociażby kolega prezes z Dolnego Śląska. No właśnie, dajmy młodym coś powiedzieć. Słuchamy panów. Znaczy to może ja powiem, bo tutaj kolega nasz prezes powiedział o tych kółkach, czy one istnieją. To jest 152 lata czasu trwania kółek. Ja mogę to jakby na własnym podwórku. No kółka rolnicze są, bo ja jestem przedstawicielem kółek rolniczych akurat z terenu. Z Okręgu Legnickiego Regionalnego Związku. I tam mamy jakby... Jest część tych pań w koła gospodyń wiejskich. No i tak też jest dużo deklaracji tutaj ze strony rolników, że ich przynależność do kółek rolniczych jest jak najbardziej wskazana. Zatem jest to dużo jeszcze zajęć w rolnictwie dla nas, których musimy wykonać, żeby się naszym rolnikom żyło lepiej. No, wtedy kółka są, kiedy widać, kiedy jest okazja do tego, prawda? Są to zdarzenia, wydarzenia. Na co dzień tego się nie da dotknąć i pomagać. Znaczy, zawsze prezes był taki... Tak. W stosunku do młodych, dynamiczny, bojowo nastawiony, zawsze dynamiczny. Tak. Moim zdaniem organizacja jako kółka istnieje, natomiast często spotykam się z tym, bo działam w regionie Dolnego Śląska w organizacjach kółek rolniczych, że o ile struktura krajowa, wojewódzka istnieje, bo jeszcze ta infrastruktura została, o tyle coraz słabiej funkcjonują te podstawowe komórki organizacji społeczno-zawodowych, czyli kółka rolnicze, prawda? No i na początku lat 50. zeszłego wieku to właśnie kółka rolnicze, te najmniejsze komórki lokalne, gminne były tą podstawową formą działalności organizacji. Dopiero potem zostały stworzone struktury gminne, wojewódzkie i krajowe. Natomiast teraz jest odwrotna sytuacja. Te struktury krajowe, wojewódzkie, gminne jeszcze jakoś funkcjonują, ale te podstawowe komórki, już im jest coraz trudniej, ponieważ tam nie odbyła się przemiana pokoleniowa. Prawda? Nie tylko. Państwo dokonało sabotażu potężnego, zniszczyło te struktury w ramach demokracji, o którą walczyły pokolenia. I dziś jest zbliża się 25 lat wolnej demokratycznej Polski, to ona spowodowała, że pozbawiono uprawnień prawnych i narzędzi prawnych i gospodarczych te podmioty. Kółka rolnicza zajmowała się świadczeniem usługi, jednocześnie były organizacją syndykalną, zawodową, gospodarczą. Obniżały koszty produkcji. Że one są upolitycznione w tej chwili. Nie ma upolitycznienia. Nie. Uduchowione są i upolitycznione na pewno. Ale zostawmy to aktywności każdego człowieka. Jeżeli jest aktywny polityk, a ma rodowód kółek, tak jak ja, to nie można być, że jest upolitycznione. Ja umiem być aktywny politycznie, duchowo, zawodowo i do czego dążę? Bo nasz program ma na celu pokazanie, co politycy, no, tak jak panowie i pan, panie przewodniczący, może tym właśnie kółkom i rolnikom od siebie dać. Bo zbliżają się wybory,
zbliżają się i to coraz szybszym krokiem do tego dochodzi. I co się okazuje? Politycy obiecują rolnikom przeważnie, że dadzą to, dotacje takie, inne, że to będzie coraz lepiej. I potem się okazuje, że panowie, którzy tutaj siedzą, bo przed spotkaniem rozmawialiśmy, no nie wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, dochodzi do realizacji. Tam może 1/3 tutaj pan powiedział, że może, a resztę gdzie? Dlatego, no wieś jest platformą polityczną. Tak, rolnictwo tak. jest narzędziem w polityce i myślę, że rolnicy ciągle to oceniają, jaka jest rola, jaka jest, co niesie dobrego dana partia, dane stowarzyszenie polityczne i jak się to wszystko rozkłada. I widzimy awantury między politykami, no właśnie, jak walczą o wpływy na wsi. No pan prawda? Tego jest przykładem, tak? Że to tym... Ja tak, staram tak, się, tak. Moja taka rola jest, ja chcę być animatorem, czyli ja nawet i wywołuję pewne zdarzenia czy zjawiska, bo trzeba zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, które są na rynku i czasami one przybierają takie farsy czasami zdarzenie, ale mówimy o tym, że polska wieś nie może być ciągle polem do obiecanek, cecanek, a tak naprawdę nie możemy się przebić z różnymi rozwiązaniami. Brak jest zdecydowanego, silnego, chłopskiego związku zawodowego. My nam się wydaje, że jesteśmy, a tak naprawdę nas nie ma. Panie przewodniczący, dajmy młodzieży do głosu. Tak. Prezes wspomniał o związku zawodowym rolników, to też nie jest tak do końca wina jakby samych kółek, to też i rolników, bo tutaj, żeby pomóc rolnikowi, to też trzeba to, żeby rolnik... No musi być płacił. Świadomy. Znaczy nie tyle, że też jest... Pomoc polega na tym, że to są poniesione... To jest usługa. Ale to są też i koszty, no bo jeżeli rolnik ma jakieś problemy i trzeba zrobić jakąś ekspertyzę czy jakąś inną rzecz, która kosztuje. No my jako kółka rolniczych nie utrzymujemy się składek rolników, bo rolnicy nie płacą na nas składek. To zależy od regionu. No ja mam akurat takie szczęście, że mamy budynek, który wynajmujemy i utrzymujemy się składek. Ale te składki, znaczy składek z czynszów. Ale panowie dostajecie dotacje, słyszałem. No, 4 miliony złotych. Znaczy regiony idą, nie dostają żadnych dotacji. 4 miliony złotych idą na... No, każdy przeciętny Polak dostanie za chwilę wzruszenia z tego powodu, a chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć rolnikom, to, co kolega prezes powiedział, że... Czy dotacje musimy sobie wywalczyć. Musimy się nauczyć jednej rzeczy. Albo jest polskim rolnikom za dobrze, bo nie czują potrzeby zrzeszania się, silne i płacenia składek. Dziś każda wizyta kosztuje. Dzisiaj, żebyśmy byli my skuteczni, ja w Warszawie, kolega w Legnicy, Rafał w Brukseli, czy w innych strukturach, to my musimy mieć na to środki i narzędzia, a my tego nie mamy. Dzisiaj dla porównania, kolega Rafał był wiele lat w Brukseli, prowadził biuro kółkowe, pracował w Komisji Europejskiej, lobbował, wie jak to jest. Naprawdę o tym chcieliśmy powiedzieć, bo rolnicy polscy nie płacą składek, nie są zorganizowani. Dzisiaj, gdybym ja poleciał z prezydentem czy z premierem na jakiś kongres, konferencję, to prawdopodobnie miałby premier kłopoty we wszystkich tabloidach, na pierwszych stronach, że to rozrzutność. A codziennością jest dialog premier, kanclerz Merkel czy prezydenta Francji. Ale może pan premier nie chce z panem po prostu rozmawiać? Moment. To nie chodzi o mnie. Mnie może nie lubić, ale jest tyle związków, tylu moich zastępców, że dialog powinien być prowadzony. Jako wyraźny sygnał. Wiele lat widzieliśmy to z Robertem, z Rafałem w Brukseli, w wielu krajach. Otóż codziennością jest praca zawodowa prezydenta Francji, premiera ze swoim liderem związkowym FNSA czy DBV w Niemczech i tam obecność przy stole, w gabinecie, w samolocie, w samochodzie jest czymś naturalnym, a u nas jest ciągle grą i intrygą polityczną. Ja przepraszam, zapytam panie Rafale. Panie Rafale, czy pan się czuje odsunięty od tego całego zamieszania? Ja chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, jeszcze nawiązać do tego pana pytania o obietnice polityków w stosunku do rolników. Ja chciałem kiedyś usłyszeć politykę, która obiecuje krew, pot i łzy. Bo tak naprawdę, jeśli sami sobie czegoś nie wypracujemy, to nic nie będziemy z tego mieć, bo politycy stety lub nie, ale się zmieniają. Ministrowie się zmieniają, posłowie się zmieniają. Jeśli my nie wypracujemy jakiegoś stałego systemu współpracy, przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich, to niestety, ale nic z tego nie będziemy mieć. To po pierwsze. A po drugie Bruksela, prawda? Jak to wygląda w Brukseli? No jeśli politycy rządowi czy parlamentarni nie rozumieją systemu podejmowania decyzji, nie wiedzą o tym, że
wszystkie decyzje zaczynają się w Unii Europejskiej, w Brukseli, od konsultacji i związki rolnicze. No właśnie chciałem o tym powiedzieć. Tak, przepraszam, panu wejdę słowo. To może zrobić inaczej. Spośród panów wybrać pieniądze. Dobrze, może rzeczywiście... Państwo nie będzie finansować lobbowania przeciwko sobie. Dobrze, to w takim razie może z tych 4 milionów dotacji, które państwo otrzymujecie, pokusić się o to, aby zebrać grupę lobbystów, którzy... To, chyba, to starcza to dla 8 organizacji na składki w ponadnarodowych organizacjach w Brukseli. Jak będzie pan mówił, że dostajemy 4 miliony, to zaraz pomyślą, że my mamy nie wiadomo ile pieniędzy. Także. I dla przykładu, tutaj na pewno więcej by miał kolega prezes do powiedzenia z doświadczeń brukselskich, ale powiem polskim rolnikom i obywatelom, którzy nas słuchają. Francuskiej organizacji FNSA porównywalny budżet związku zawodowego jest około 600 tysięcy rolników zawodowych. U nas jest 1,5 miliona. Jest powierzchnia zbliżona upraw. U nas 16 milionów, we Francji około 19. Budżet związku FNSA pochodzący ze składek farmerów tamtejszych, z ich innych odpisów od hektara, od osoby, od członka, od sprzedaży wynosi ponad 850 milionów euro. Razy 4 złote 25 groszy. To jest, są miliardy w polskich warunkach. Żeby rolnicy polscy umieli sfinansować swoje sprawy, to muszą się nauczyć płacić składki, tworzyć samodzielny lobbying, muszą na siebie sami zapłacić. Wtedy będziemy niezależne i samorządne. Macie na to patent? Bo ja próbujemy do czego, do czego dążę? Bo w tej chwili mówiliśmy o tym lobbyingu, panie przewodniczący, panie prezesie. Panie Rafale. I panie Rafale, to może pokusić się o grupę ludzi wykształconych, takimi jesteście, rolników z prawdziwego zdarzenia i zalobować to, o czym robimy tutaj w tej chwili w Brukseli. I może te pieniądze rzeczywiście przyjdą do was w innym... Nie ta droga. Rolnik musi, tak jak jest u lekarza, zapłacić za wizytę w sklepie za kilogram jabłek. On musi zapłacić za swoją usługę lobbowania. Po złotówce jest taniej od miliona członków. Jeden tego nie sfinansuje. Każdy lobbysta w kraju, w parlamencie narodowym czy europejskim, to jest ogromna budżetowa pozycja, na którą nas jest nie stać. Tak, ja muszę tu też nadmienić pewną historyczną zaszłość. To, co mówiliśmy wcześniej o strukturach kółek rolniczych wcześniej, to też trzeba to przypomnieć, że wiele działaczy rolnych jest przyzwyczajonych, że te struktury kółek były finansowane przez państwo, tak? W latach 70. Nie były finansowane przez państwo. Składki, pieniądze dla kółek rolniczych wówczas, dla organizacji działającej, pochodziły wyłącznie z własnych prowizji gospodarczych. Była to składka tak zwana lustracyjna, płacona przez kółka rolnicze, a kółka rolnicze miały z czego brać pieniądze, bo wykonywały usługi. Rolnicy mieli upusty, rabaty, płacili składki. Panie przewodniczący, zostało zniszczone po 90 roku. Zwracam się do pana. Rolnicy za komuny finansowaliśmy naprawdę z własnych pieniędzy. Ale to mówię tylko, że to jest prawda już historyczna. Zwracam się do pana. 5 zł składki. Ja jestem rolnikiem. Wkładam do pana. Co pan za te 5 zł mnie, rolnikowi, jest w stanie zaoferować w obecnej chwili? Zapisuję się do organizacji rolniczej. Ale musi być milion takich decyzji. Dobrze, zapisuję się. Co pan mi jako rolnikowi, bo to ja chcę się dowiedzieć. Co pan mi w takim razie zaoferuje? Jeżeli rolnicy będą płacili składki, bo ja mówię, że my muszę taki system jak ma izba rolnicza, czyli każdy 2% podatku ściągalnego jest przekazywany na izbę rolniczą. Przydaje, że izba rolnicza to jest taki samorząd rolniczy i to w sobie jakoś tam funkcjonuje w innym stopniu niż powinno, ale żeby bronić rolnika, to trzeba związku zawodowego. Jak pan mówi, tutaj 5 zł składki, czy tam innych składek, bo też to... X niech będzie. Znaczy, ja akurat tutaj... Izba jest finansowana z budżetowych pieniędzy. Dlatego to mówię, jest lepsza od was troszeczkę, tak? Znaczy, nie ma tu rywalizacji. Nie ma rywalizacji. Każdy rolnik z mocy prawa jest członkiem. To się troszkę inaczej, bo my działamy na mocy ustawy z 82 roku. Jesteśmy związkiem zawodowym, a izba rolnicza jest samorządem rolniczym. Któremu nie wolno pewnie rzeczy. Znaczy, oni też, oni nie mogą protestować i tutaj jakby jest... No, znaczy, jeżeli my byśmy mieli takie pieniądze, to mi chodzi o to, żeby ściągać bezpośrednio składkę rolnika, ale żeby mu nawet zapis w ustawie czy w jakimś innym rozporządzeniu. Od podatku że, na przykład. Że po prostu nawet procent, mały procent. Mały procent. Rolnik i tak ten podatek płaci, tak płaci. Przepraszam, bo za chwilę to może paść to pytanie. Znaczy, abyśmy nie powiedzieli jednej rzeczy, że rolnik nie jest świadomym, bo rolnik jest świadomy, wie jak te pieniądze wydawać, wie w co
co inwestować i wie, gdzie się zapisywać. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób panowie, politycy, no tak to trzeba nazwać, politycy, wpływacie na rolnika, żeby go ściągnąć do siebie i powiedzieć tak, panie Janie... We Francji, w Niemczech, w wielu krajach są to obligatoryjne regulacje, no tak, aktami tak prawnymi, które nakładają obowiązek. Rolnik, który nie jest zrzeszony w FNSA, nie ma prawa skorzystać z pewnych świadczeń publicznych. Jest to powiązane. A u nas wcale tych pozytywnych modeli funkcjonowania związku się nie przeniosło na polski grunt i państwu na tym ówczesnemu rządowi i ówczesnym rządom i obecnym nie zależy na budowaniu silnego syndykatu. Dobrze, dlaczego jest tak źle, albo inaczej, dlaczego jest tak źle, że właśnie jest tak źle, no, że właśnie panowie macie problem z braku czego? Finansów, środków, braku... Na funkcjonowanie zwyczajne, bo to są... No ale funkcjonowanie to nie jest chyba podstawa, to trzeba... Jeżeli dzisiaj z tych pieniędzy, o których publicznie się mówi w wielkich milionach, 4 miliony, 3 miliony zostaje w Brukseli, kilka organizacji dostaje po 100-200 tysięcy, to ja dzisiaj, prezes Władysław Seralin, prezes Kółek, mówię publicznie, że ta danina państwowa, która pozwala przeżyć biuru Związkowi Centralnemu, powoduje to, że w wielu przypadkach nie zajmuje agresywnego stanowiska do błędów, złych decyzji, dobrze, bo mi grożą zabraniem dotacji. Dobrze, panie przewodniczący. Jesteśmy szantażowani w pewnym sensie, a chłopi muszą zbudować za swoje pieniądze niezależny związek. Wszystko w porządku. Panie Rafał, panie przewodniczący, w takim razie proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś uniwersalny środek finansowania tego przedsięwzięcia, bo taki prawdopodobnie istnieje, no trzeba coś takiego znać. Jest, no jest? Moją odpowiedzią, znaczy jestem, przecież mam inne zdanie niż moi koledzy tutaj. Ja nie popieram jakichkolwiek rozwiązań, które zależą od woli polityków, prawda? Bo to może być tak, że politycy uchwalą system, który będzie finansował państwową procedurą działalność kółek, a po 5 latach zmieni się kadencja i taką ustawę można uchylić albo zmienić. Dlatego ja akurat prowadzę, bo trzeba też uściślić, że ja pracowałem w Brukseli, teraz mieszkam we Wrocławiu i prowadzę szkolenia i uczę przedsiębiorczości. Do tego tematu, Ale chciałbym powiedzieć, że moją receptą jest przedsiębiorczość. Wszyscy zapomnieliśmy o tym, jak fantastyczną formą działalności na obszarach wiejskich jest kółko rolnicze. Każde kółko rolnicze może prowadzić działalność gospodarczą, może finansować swoją działalność poprzez na przykład umieszczanie produktów swoich rolników na rynku lub też innych usług dla zrzeszonych w tym kółku rolników. Także każde kółko może zarabiać pieniądze. I moim zdaniem, jeśli nauczymy te mniejsze komórki zarabiać pieniądze, to wtedy będziemy mieć na składki tych wyższych organizacji. Tu pan poruszył bardzo ważny temat, który chciałem poruszyć później trochę, ale pan mnie wywołał do tablicy. Jeżeli chodzi o szkolenia rolnicze, nie będę wymieniać nazwy firm, które szkolą, ale mam wrażenie, że firmy, które obecnie szkolą rolników z zakresu nawet przedsiębiorczości, są tak skostniałymi organizacjami, że w pewnym momencie to nie ma sensu. Czy panowie pokusiliby się ze mną o takie stwierdzenie, że można byłoby dopuścić do szkoleń rolniczych zewnętrzne firmy, które włożą nową krew? Przede wszystkim powiem tak, ogromne fundusze w różnych obszarach, resortach i ministerstwach są przekładane na szkolenie. Ale jest tak są skonstruowane przepisy, że do wykorzystania tych pieniędzy publicznych, mających służyć nam, tworzone są specjalne spółki i korporacje, które nie mają nic wspólnego ze wsią, a ich celem jest po prostu przerabianie pieniędzy. Państwo stworzyło mechanizm, który eliminuje związki, czyli zabiera nam się wędkę, narzędzia i każe się być ofiarą, czyli rybką, którą można złowić. Ja nie chcę mówić nazwisk i firm, ale to, znam większość tych firm, które nie chcą dopuszczać do szkoleń. Znam te firmy, nie będę tutaj na antenie, bo to są skostniałe organizacje od wielu, wielu ale lat. Ale pieniądze unijne powstają specjalne spółki. Ja tylko chciałem nawiązać, bo to jest świetny przykład. Doszliśmy do tego, że pieniądze unijne są wydawane tak, jak my nie chcemy.
A właśnie, jeśli rolnik by płacił 5 zł rocznie, miesięcznie na utrzymanie swoich struktur, byliby eksperci, czy to na poziomie wojewódzkim, czy warszawskim, którzy by byli partnerami dla ministerstwa, bo trzeba pamiętać, że żeby wyjść do ministerstwa i coś załatwić, to nie wystarczy rzucić jajkiem, ale trzeba wyjąć ustawę, czy projekt ustawy, projekt rozporządzenia i pokazać, zmieniamy ten paragraf, ten paragraf, ten paragraf. I opłacenie takiego człowieka, który to czyta i wie, kosztuje pieniądze. I to by była usługa, którą my, jako organizacje rolnicze, moglibyśmy zaoferować naszym członkom. Proszę mi w takim razie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że tylko przed wyborami mamy takie spięcie materiału. Rolnik. Kończą się wybory, dziękuję. Ale do pana. Cała historia na tym polega. Nie? Tak, ja wiem, że to może być trudne. Ja byłem posłem 3 kadencje. Jestem dalej, biorę udział w życiu publicznym. I muszę powiedzieć, że jako prezes związku, ja w ciągu tygodnia dostaję do zaopiniowania kilkadziesiąt aktów prawnych, czasami grubych tomów, opasłych dokumentów. I wszędzie jest napisane, brak odpowiedzi traktujemy jako zgoda na powyższe rozwiązania. Ja nie jestem w stanie przeczytać, a w Biurze Krajowego Związku zatrudniam 2 młodych ludzi do spraw technicznych. I my naprawdę nie uczestniczymy, już nie mówię o Solidarności, Samoobronie, wszyscy są w tej samej sytuacji. My udajemy, że w ważnych sprawach biegniemy do Sejmu i krzyczymy na komisjach i tak co setna inicjatywa przechodzi. Prawo stanowione jest bez nas, a o nas, gdyż my sami nie potrafimy sfinansować ekspertów i zatem państwo się z nami nie liczy. Powstają głębokie ośrodki lobbujące, chociażby grupa weterynarzy. To oni stworzą te absurdalne, wygodne dla siebie przepisy, jak się zderza nasza rzeczywistość, Rafał, w gospodarstwach innych krajach dawnej piętnastki, to się okazuje, że tam nie ma takich rygorów weterynaryjno-prawnych i paru jeszcze innych rzeczy. My nie umiemy się obronić przed tym dobrym lobbym. Panowie, to rolnik jest postawiony sam sobie, nie ma żadnych szans w tej chwili. Znaczy rolnik musi tutaj jakby sam zacząć tym uczestniczyć, bo to tak nawet przy wyborach to widać, nie? Że się te głosy się rozchodzą. Tak, wybory. Bo jeżeli mamy wybory i rolnicy głosują na partię, czy na ludzi, którzy nie do końca interesuje ich to rolnictwo, a potem mają pretensje do nas o to, że my o nich nie dbamy. Ale my, żeby dbając o to, czy jako partia polityczna, czy musimy mieć swoją reprezentację w Sejmie. Ale na szczeblach lokalnych robią to świetnie. Tak jak kolega w Legnicy, w Bielsku-Białej, w Olsztynie, w Białymstoku, w Krakowie, w Lublinie. Mamy strasznie prężne struktury i wielomandatowe etaty. Niektóre związki są silne finansowo i one pięknie prowadzą samoorganizację i na lokalnym szczeblu, z lokalną władzą pięknie tych interesów bronią. Ale pamiętajmy, przepisy centralne są najważniejsze. Uspokójmy trochę atmosferę. Panowie pewnie dziwicie się, co tutaj te jabłka robią. To jest, nie jest element dekoracji, to jest element przez nas wymyślony. Panowie są rolnikami, panowie są politykami. To są 4 jabłka, które dzisiaj zakupiłem przed przyjściem do studia. I chciałbym, żeby panowie... Ale mam nadzieję, że nie w Tesco. Zostawmy inne tutaj supermarkety, tak. I panowie, moim zadaniem jest doprowadzić do sytuacji, w której panowie, rolnicy i politycy rolnicy, zgadniecie, które jabłko jest polskie. Wiecie panowie dlaczego? Tylko, że jak kupowałem te jabłka, to pan, który mi sprzedawał polski wytwórca, mówił, pan, ja mam potworny problem ze sprzedażą jabłek, bo właśnie to, co pan powiedział gdzieś w jakimś tam supermarkecie, jest taka cena zaporowa, że ja nie jestem w stanie tego sprzedać. I pod koniec programu można kosztować, można dotykać, można powąchać. I pod koniec programu ja wiem, które to jest polskie jabłko, bo wiem, gdzie kupowałem. Ja bym chciał później pod koniec programu zapytać panów, jak czy zgadniecie, które z tych jabłek jest polskie i rzeczywiście... To może za chwileczkę. Ja tylko powiem, że sama idea programu, który pan proponuje od polityka do rolnika, da nam na pewno możliwość pokazania prawdziwego oblicza wielu polityków i obszaru polskiej wsi, czy problemów, czy znajomości tych problemów. Też ich zapytamy o różne, być może, rodzaje. Które to jest w takim razie, które to jest polskie jabłko i ile kosztuje jeszcze? Znaczy, nie będziemy oceny, bo to nie o to chodzi.
Panowie, to warto tak, pokuście. Pokuście tak, się, bo to też jest... nie mogę. Nie warto mogę powiedzieć robić. Jedną rzecz. Dzisiaj o polskim jabłku mówi się, że jest zagraniczne. A jesteśmy największym producentem na świecie jabłek. Nie tylko producentem ilości, ale jakości. I ja podejrzewam, że jak je powącham każde z nich, to po zapachu powiem, które jest polskie. Bo w polskiej strefie klimatycznej jabłko ma aromat, a to na pewno jest nie nasze. Bo czy świeci, widać, że twarde, zielone, hiszpańskie albo portugalskie jabłko, albo gdzieś tam z Grecji przywiezione. A to piękne jabłko polskie, które ma matowy nalot i po prostu pachnie. Ono nie pachnie. To nie pachnie. To jest jakby z żurnala malowany plastik. No, proszę, a to proszę. Jest naturalne. Ja mam inne. Znaczy prezes jest specjalistą, bo był sadownikiem przez wiele lat. Natomiast to jest polskie, tak, dla mnie to jest. A to są kupione. To jest polskie, bo nie jest idealne. My wiemy, bo jeszcze wiele z nas niedawno miała babcie na wsi czy dziadków na wsi, także wiemy, jak wyglądają. Tak. Więc panowie, jeżeli mogę to pod koniec programu. Jabłka? Tak, dokładnie. Będzie rozwiązanie zagadki. Tak, pan i pan prezes, tak, zgadliście, te dwa jabłka są polskie, te dwa po mojej stronie są zagraniczne. Nie będę wymieniać... Chwała producentom, tak, bo to chwała jest wielka producentom, rzecz. Tak. Wielka rzecz. Na koniec programu chciałbym panów zapytać, czy przed tymi wyborami, które się zbliżają, czy ta alternatywa dla naszych rolników z państwa strony pojawi się gdzieś za chwilę, żeby oni nie byli osamotnieni, że jeżeli jedziemy na wieś i pytamy się, czy jest jakiś reprezentant w Sejmie, czy właśnie w kółkach, mówią, no kiedyś te kółka były, one się kręcą, no wie pan, kręcą się. Co panowie... Na koniec programu. Ja powiem tylko, że robimy dużo, bo jednak 27 tysięcy kół gospodarstw wiejskich powstało i jest rzeczywiście w pejzażu wiejskim. Ja jestem z powiatu kłobuckiego pod Jasną Górą i w tej chwili na 9 gmin w jednej tylko nie ma, w trzech wsiach koła gospodyń. Dziewczyny nie boją się chodzić w strojach ludowych, a niedawno jeszcze było wstydem, a dziś się wstydzą te, które nie mają stroju. Ale pamiętajcie, ile oni poświęcają życia i lokalne wsparcie dla tych kobiet jest bardzo duże od samorządów. Mają, zobaczcie, ile te stroje kosztowały wójtów, burmistrzów, albo znaczy, ich działalność. Panowie się zgadzacie. Koła gospodyń wiejskich to jest chyba największa organizacja w Polsce. Bo no, nie wiem, czy ktoś jest większą organizacją w Polsce od kół gospodyń wiejskich, ale koło gospodyń wiejskich to mają życzliwość wójtów i czy starostów. Pod tym względem też wszystkie lokalne imprezy się biorą z nich udziałem, bo to tam śpiewanie, czy wypieki różne, czy to sprzedawanie tych pierogów, no to przy to robią koła gospodyń wiejskich. Tak. No, oczywiście koła gospodyń wiejskich są ważne i szczerze mówiąc zgadzam się z poglądem, że jest to filar teraz organizacji kółkowej, ale ja jednak muszę powiedzieć troszkę negatywnie na koniec, że ubolewam, że kółka rolnicze nie pełnią też tej funkcji obsługi rolnictwa, prawda? Historycznie to były organizacje, które były ośrodkiem transferu technologii, wiedzy. Teraz zbliżamy się do nowego okresu finansowania wspólnej polityki rolnej i jednym z głównych działań nowego programu rozwoju obszarów wiejskich będzie właśnie finansowanie innowacji, prawda? I jak czytałem ten program, to nigdzie nie było uwzględnione to, że motorem, czy może katalizatorem tego transferu wiedzy z uczelni w teren mają być organizacje rolnicze, w tym kółka rolnicze. Takiego zapisu niestety nie ma. Także moim zdaniem... Chcę powiedzieć, kolego Rafale, że właśnie z naszej inicjatywy, dzięki ministrowi Kalembie, po raz pierwszy w budżecie unijnym, tak zwanym, w wydawaniu w polskich warunkach, tej siedmiolatce, będą wpisane kółka i KGW jako beneficjenci, bo dzisiaj, żeby kobiety dostały prawo dostępu do projektów finansowanych, czyli kursy gotowania, pieczenia, przeglądy, kultura i tak dalej, to muszą udawać stowarzyszenia, prawda? Dokładnie. Zarejestrować się jako stowarzyszenia. Jeżeli mnie oglądacie, koleżanki i koledzy, nie wolno rejestrować stowarzyszeń. Koła gospodyń mają osobowość prawną, mogą być beneficjentem do PROW-u i do środków. Panu przewodniczącemu nie tym mogę bardziej, że, panowie, tym bardziej, to jest ważna informacja. Tak, panowie, niedługo mamy 150-lecie. Czas antenowy mamy taki, jaki ale mamy. To może niedługo będziemy mieli 150-lecie kół czyli, gospodyń wiejskich, także to też jest ważna panowie, sprawa. Jeżeli rolnik będzie chciał się zgłosić teraz ze swoją składką, spokojnie do kółek. Mamy system elektroniczny. Przygotowaliśmy deklaracje nowe, rozwiązanie, legitymację w systemie elektronicznym, tak zwane chipowe. Mamy w tej chwili pod bronią, czyli już wydanych legitymacji ponad 28 tysięcy w Polsce.
Myślę, że kampania tak zwanego budowania identyfikacji członkostwa w ciągu najbliższych kilku lat powinna być w kółkach uporządkowana, czyli policzymy się i tu apeluję do moich kolegów, rodzinników, prezesów kółek, aby wchodzili na stronę Krajowego Związku, pobierali deklaracje, wypełniali, można systemem informacje elektronicznym. Panowie, i będziemy zbierać, zapraszamy do kółek. Panie redaktorze, będziemy zbierać składki, będziemy uczyć rolników płacić składki i będziemy chcieli, żeby czas oni wiedzieli, za co płacą. Czas jest nieubłagany. No. Ale muszą nas dziękuję panom serdecznie, dziękuję bardzo. No i zapraszam na następne spotkanie w naszym wirtualnym studiu TVR. Robert Porowski. Co dostanę za rozpoznanie? To po programie. Dobrze. To po programie. Robert Porowski, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mebli do programu Od Polityka dla Rolnika użyczyła firma Ale Meble. www.alemeble.pl Szczecin, ulica Struga 21.